otworzyła bordel. A w dzisiejszej sopce to jest Anna, to jej mąż Marian. I oni się kłócą z sąsiadami. Walka na motyki. Pani Jaworowicz pojechała tam z rana. Kiedy ranne wstają zorze. Więc oczywiście montażysta nie zawodzi i puszcza. Czyli piosenka, którą napisał Julian Tuwim. Marian mówi, że jest dobrym człowiekiem, bo ma święty medalik. Matka Boska Częstochowska z dzieciątkiem. Anna też jest dobrą chrześcijanką. Słuchacie tutaj ojca Rydzyka. Ale podobno sąsiadkę wyzywali, że to była niedopuszczona do konia. A konflikt się zaczął, bo pies podobno zjadł kapustę. Zjadł 100 główek kapusty z pola sąsiadów. Jak pekińską, to pewnie pekińczyk. I pokazują tego psa. Pies się nazywa Ciapunio i montażysta nie zawodzi, bo daje podpis podejrzany o zjedzenie 100 główek kapusty. I słuchajcie, ja chciałem zrobić żart, że pewnie psu pobierali odciski łap. Ale nie muszę żartować, bo pobierali. Pobrała odciski palców, to znaczy stóp. I co, jak był pościg, to policja siedziała psu na ogonie? Jak wygląda przesłuchanie psa? Ciapuniu, gdzie byłeś we wtorek o 16? W chałupie. Albo za co został skazany Ciapunio? Za ataki terrorystyczne. O Jezu, nie mogę dziś. Niestety nie wymyśliłem, jak się nazywa areszt dla psów, ale wymyśliłem, gdzie idą skazane koty. Do kicia. Tam w ogóle przyjeżdża dwóch policjantów do psa, czyli mamy trzy psy. Zrobić raport. Nie bój się, Ciapunio. Ciapunio, jak coś, to ja znam dobrego adwokata. Justice for Ciapunio. Pewnie go wydał jakiś szpicel miniaturowy. Sąsiadka podobno wyzywa Mariana, że śpi w gumiakach. I że w gumofilcach śpi. To się w ogóle tak wyzywa. Potem Marian i sąsiadka się licytują na zawały. Teśmy po dwóch zawałach. Na zawał dwa razy to mnie wycięła. I podobno Marian im gówno we kwiatki wylewał. Wiadrami wynosił nam z szampa. A potem się jeszcze pokłócili o kaczuszkę. Bo kaczuszka weszła. I uwaga, chcieli robić analizę łap Ciapunia. Czy w łapach ma glebę z pola z kapustą. Na koszt policji i robić analizę psu, jaki gleby przyszły. CSI Kraśnik. No i tego psa pewnie skażą na podstawie jakiejś prawnej doktryny, a w radiu więziennym gra pewnie orkiestra symfoniczna. W cyrku żyjemy, pozostaje się śmiać. Marian jeszcze dodaje, jakbyście na chwilę zapomnieli, że religijny jest. Matka najfinczu zymnu chodzi. Ale wracamy do studia i mecenas Kuna mówi, jak się Marian z żoną do sąsiadów odzywali. Świnia, złodzieje, koślawcy. A profesor Bielecki słusznie zauważa, że oni się kłócą z nudów. Ale jak tam jest ogródki, nie mają nic innego więcej do roboty? Za co go zresztą ta sąsiadka pozdrawia i całuje. Panie, dziękuję. Całuję. Już czuję ten pocałunek. I tutaj oczywiście nie dojdziemy, kto ma rację. No to wierszyk jako puenta. Na wsi pod Kraśnikiem sąsiedzka bijatyka. Słuchacie tutaj ojca Rydzyka. I według mnie ci ludzie to oszusty, bo jak taki pies zjadł 100 główek kapusty, a ci starsi ludzie zamiast odpocząć w sanatorium, robią psu analizy w laboratorium. I zostawcie, robaczki, koniecznie lajka i komentarz, żebym tego małego zbuja nie musiał karmić kapustą. Zapraszam was też na mój stand-up. Teraz najbliżej będzie Dolnośląskie, Łódzkie, Zielona Góra, Warszawa, Szczecin, Lubelskie i Kraśnik. Do zobaczenia. Żartuję, nigdy bym ci nie dał kapusty.